Także jesteśmy już nad wodą, staliśmy bardzo, bardzo wcześnie rano i już przeglądając materiał ze wczoraj wiem, że będzie to długi film, dlatego chcemy tutaj też, żeby to wszystko było sprawnie i prosto, podzielimy sobie teraz te wędkowanie już, czyli najważniejszą część, na takie trzy główne segmenty. Pierwszy segment to jest nęcenie, drugi segment to jest, że tak powiem, czułość, wskazania, chodzi tutaj w ogóle o zestaw i o widoczność brań i trzeci segment się nazywa prowokacja ryb, bo to jest też bardzo ważne o tej porze roku. Będziemy te ryby prowokować. Pokażemy też wam i jak to robić. No i co? Nie będziemy przedłużać. Ty mi pokażesz, jak to robić. No, to już wiesz, o co chodzi. Także zaczynamy robić zanętę i będziemy sobie nęcić. Jesteśmy w pięknym porcie. Już aura bardzo zimowa. Przy zerze mamy temperatury. Jest bardzo zimno. Szron. I woda czysta. Fajnie. Zobaczymy, czy będą rybki. Nastawiamy się przede wszystkim dzisiaj na grubsze sztuki, dlatego też przygotujemy sobie odpowiednio pod takie ryby zanętę. Zapraszamy. Dobrze, to wprowadzamy się w tematy zanęt. Tutaj mamy przetartą ziemię. Tutaj Patryk będzie na świeżo robił zanętę. Będzie korzystał z zanęty Marcela. Super Cup albo Brim Black. Jeszcze nie wiem, co wybierze. Na pewno tylko jedno, bo więcej nie potrzeba. Jeżeli o mnie chodzi, to ja już mam zanętę rozrobioną wczoraj, bo ja jadę na swoich ustawieniach. Jest to mieszanka Breme od Kacpra. Do tego ja zawsze dodaję... No, zawsze prawie dodaję słodki aromat, Sweet Magic, czyli słodzik. No i też ostatnio próbuję z dodatkiem Rotaugen, czyli jest to anyż, tak? I to tak wygląda. I ja będę używał też w przeciwieństwie do Patryka gliny. Także mamy dwa takie ustawienia. Ja będę łowił ciężko, nie będę barwił, nie dodaję tutaj żadnych barwników. Chcę, żeby to była w miarę taka no, normalna mieszanka. Taka, powiedzmy, że ani niejasna, ani nie czarna, tylko taka optymalna, tak? Wydaje mi się, że to wystarczy. Jeśli chodzi o ciemne mieszanki, to wiadomo, że to jest taka główna szkoła, która się sprawdza, ale my też uważamy, że czarne barwniki, wszystko na czarno też powoduje to, że się łowi jednak trochę te mniejsze ryby. A nam chodzi o większe, no ale generalnie jest to najbardziej uniwersalne podejście, bezpieczne, to jest w ciemność. I tu Patryk, co mieszasz? Obie te zanęty? No, zupełnie inaczej. Zrobiłem zupełnie inaczej niż Dawid powiedział, bo wymieszałem ze sobą dwie zanęty. Akurat to nie jest tak, że one nie są mi kompletnie znane, bo akurat Gold Pro używałem w spławiku. Z Super Cupem też miałem dosyć często do czynienia i wiem, że bardzo fajnie się ze sobą łączą. Także jak coś chociaż trochę znam, to będę to stosować, bo wiem, z czym to się je. A czy w Federze to się spisze? Pewnie tak, te same ryby. Moja zanęta już jest domoczona. Generalnie strasznie przemoczyłem ten towar. Chcę, no tak sobie wymyśliłem, żeby to się ścieliło ładnie po dnie. A z racji tego, że to musi odleżeć, to zajmiemy się Dawida towarem, żeby jakby równo startować, bo chcemy też zrobić sobie małe porównanie. Zanęcimy te same linie, podobne miejsca. I moja wersja będzie bardziej bezpieczna. Dawida będzie trochę taka bardziej wabank, można powiedzieć, bo typowo na jasno pod grubsze ryby, jeżeli tutaj będą chciały jeść, no to teoretycznie jego opcja powinna być tą lepszą, a moja znowu jest taką dla laika bezpieczniejszą, przyjemniejszą. Jak się okazało, kolega Dawid już wczoraj namoczył zanętę. Ona bardzo wypiła. No jest sucha jak nic, nie? No Brema jest bardzo kukurydziana, on bardzo dużo siorbie. No także, no zobaczcie, to jest praktycznie pył. Także wczoraj ją na dwa razy domaczałem, że było dobrze, aż się bałem, bo się tak kleiło wszystko, a to jednak przez nas wypiło. I to jest mega istotna rzecz, bo w ten sposób tylko dzień wcześniej możecie tą zanętę fajnie zgasić. No nie da się tego zrobić
dzień łowienia. Tak, no moja na pewno nie będzie tak zgaszona, jak jest zanęta zgaszona Dawida, bo ona już przez całą noc te cząstki całą wodę w siebie wchłonęły. No i teraz tylko po prostu do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Tak praktycznie to dodajemy, do uzyskania odpowiedniej kleistości. Ale na pewno już jest zgaszona, nie będzie tak windować do góry. Nawet jak ta moja, która i tak dostała dosyć sporo wody. Ale taki mieliśmy zamysł. Także zobaczymy, co się okaże lepsze. Nie, już nie dodajmy, wiesz, bo jeszcze będą robaki, mokre rzeczy, takie to już wystarczy, ja myślę. Żeby też nie zbetonować za bardzo. Ostatnio za bardzo dobetonowałem i musiałem dosłownie tak ciupać, tak koszyczek, tak cyk i to wystarczyło nawet bez ściskania. Może też to było dobre. Może, a może nie, nie wiem. Tam troszkę ryby zniknęło. To się trzeba ryb zapytać. To się trzeba ryb zapytać. No. Także ja sobie przyszykuję moje nęcenie teraz i chcemy podać dosyć konkretnie, zwłaszcza, że na łowisku jest duża presja, bo mamy naprawdę sporo wędkarzy. Nie spodziewaliśmy się tego. Także na start idą 4 litry. Mieszanki pół na pół. Takie. Słuchajcie, to są w sumie mniej troszkę niż 4 litry, bo te pudełko chyba nie ma dokładnie dwóch. No ale jak widzicie, jest tego całkiem dużo. Dlatego muszę wykorzystać wiadro, żeby to zmieszać. Patrzcie w ten sposób. Zmieszamy to razem. Widzicie, mieszanka nie jest jasna. Ona jest taka stonowana, normalna, brązowa, bym powiedział. Ostatnio mi się to dobrze sprawdziło, więc będzie spoko. I do tego wszystkiego teraz właśnie najważniejsze. Teraz. Nie, no jest bardzo jasne w porównaniu do tego, co ja będę miał. No jasne. Parę słów o nęceniu chciałem powiedzieć w klasyku. Tutaj nie chodzi o to, że wrzucamy teraz hektolitry robaków i przynęt, no bo po prostu nie połowimy, to nie będzie działać. Po to jest ta ziemia, po to jest ta glina, żeby zrobić jak największy plac, żeby te ryby miały na czym żerować, ale jeżeli chodzi o przynęty, to tutaj nie ma potrzeby wykorzystywania na przykład litra kastera teraz. To jest w ogóle nie tędy droga. Dlatego ja wam chciałem to tak mniej więcej pokazać, jak ja do tego podchodzę. Na pewno stężenie jokersa, o to trzeba zadbać, dlatego taka ćwiartka jest nam potrzebna, jeżeli łowimy rekreacyjnie. A jeżeli ja troszeczkę mocniej atakuję, to podaję sobie rozproszonego jokersa do tych 4 naszych litrów, bo to jest całkiem sporo, podaję sobie około 400 ml. Te pierwsze nęcenie będzie najgrubsze i tego jokersa jest najwięcej, bo on ma właśnie stworzyć razem z tym wszystkim taką bazę, na której ta rybka będzie siedzieć. Jeżeli chodzi o inne przynęty typu konopia, to słuchajcie, to jest tylko garść, kaster to jest garść i pinki jeszcze mniej, dosłownie tyle, żeby to było tak, to, o kurczę, zniknęło mi, ale zobaczcie, tu jest tylko taka troszynka, tak, najwięcej jest jokersa, bo jokers będzie najważniejszy w tym wszystkim. A przynęt haczykowych jest dosłownie po garstce, żeby ryba mogła sobie troszeczkę pociąkać, pojeść, ale się nie najeść. Zwłaszcza, że będziemy na haku zakładać kastera i pinkę, więc nie będę tej pinki i kastera dodawał do zanęty dużo, bo po prostu nie będą brały te ryby. One będą sobie wyjadać to, co tam leży, a z haczyka zrezygnują, tak? Albo będziemy bardzo długo czekać na branie. Dlatego stężenie tych przynęt w tych 4 litrach jest bardzo małe. Wydaje się, że dużo towaru, bo to będzie dużo rzucania, 4 litry to jest sporo, ale przynęt w tym jest naprawdę bardzo mało. Ten jokers też jest w tym widoczny, ale nie jest to jakieś ogromne zagęszczenie, tak? Bo to jest około 10%, tak? Nawet niecały, bo on już był rozproszony, mrożony jokers, więc jest to naprawdę relatywnie mniej. Także tak to wygląda. Miało być ciężkie tęgę, a widzicie, dalej jest to wszystko suche. Musimy na pewno domoczyć. Bo będziemy podawać sobie temat wałka, z racji tego, że na takich portach są większe ryby, więc wałki moim zdaniem lepsze są do takich większych ryb, żeby to tak szybko się wszystko nie rozwaliło. No i też łowi dużo osób na spławik, tyczkarzy. Oni też przyzwyczajają te rybki do tych wałków, do kulek, więc to jest bezpieczna też droga, żeby tak znaleźć. A luźno i tak będziemy czopować, więc tam się zrobi szybko chmura, szybko się zrobi placyk i na tym właśnie będziemy łowić, tak? Wstępne nęcenie 4 litry to jest dosyć tak grubo. Można tu spokojnie spróbować zacząć od 2 litrów albo i 3. Zobaczcie, wykorzystałem sobie pół paczki. Czekajcie, trochę więcej jak pół, bo użyłem, pół mi zostało takie, no prawie że 3/4 zanęty. Tu mi zostało dosłownie z litr do 1,5 i to mi w zupełności wystarczy do łowienia już na cały dzień, bo będziemy używać takich malutkich koszyków i tak dalej. Także te nęcenie wstępne jest najważniejsze. Trzeba przetrzeć zanętę, bo już doszła. Teraz zobaczcie różnicę.
Myślę, że z 20 minut odleżała. Już nie jest takim klejklakiem. Już jest. No czuć, że to jest wypite, ale jeszcze do jutra by poczekało, na pewno byłoby lepiej, ale do jutra czasu nie mamy, trzeba ryby łowić. Także zgadnijcie, czyje to sito. Sama przyjemność wam powiem. Tak, tak. Przy okazji niszczymy jakieś kultury bakterii. Jakąś familię. Ale one są dobre. Tak, teraz... To są te probiotyczne. Probiotyczne, no. Probiotyk Janusz właśnie stracił swój żywot na sicie. No ale dlaczego, Patryk, przesiewamy z Adentem? Dlaczego przesiewamy, żeby zrównać wilgotność, pozbyć się takich o właśnie grudek. Dużych cząstek. Tak. Nie? Zaraz pokażemy, jak to wygląda. No ale teraz jeszcze widać, właśnie są takie grudki, jakieś nierówności. Tu w środku jest pewnie suchsza, tam jest bardziej mokra. A przesianie przez sito daje nam to, że wyrównujemy tą wilgotność. Przy okazji też ją spulchniamy. No i jest przyjemniejsza do oka, ale to zaraz zobaczycie. No jest znacząca różnica. To będzie zdecydowanie lepiej się obsypywać w kulach. Nie będą odpadać takie klejklaki wielkie. Tylko bardzo ładnie, równomiernie będzie się obsypywać. No i to czuć, że teraz jest pulchne. Przyjemne. No ja bym to zjadł. No to byś zjadł, dobra, to już jest dobrze. No tak, i teraz sobie to połączymy. Tu było takie pudełeczko, ale Dawid już mi pudełeczko oczywiście zabrał. To ja sobie poradzę. Zrobimy to na garści. Powiedzmy 3 garści ziemi. Nie wiem, ile to wyjdzie, zaraz zobaczymy. Na 3 garści zanęty. Podobnie. Tak. No, podobnie. No, bardzo podobnie. Podobnie, bo poprawię się. Teraz ja akurat konopi się nie boję, bo uważam, zresztą to jest, tak idzie w kuluarach. Ale to masz rację, wiesz, bo... Że konopi akurat ryba się nie najada, jeżeli nie chce jej jeść, to jej po prostu nie pobiera. Ale to masz rację, bo mówimy o haczykowych, a tej konopi też na haczyk nie dajemy, więc jej może być więcej. Tak. No, ty dałeś bardzo mało. A ja sobie dosypię, jak już to zostało. Jak jeszcze zostanie, to sobie dosypiesz. No, kastera akurat też nie ma co przesadzać. Z kasterem uważam jest tak, że z nim nie ma co od razu atakować, tak samo jak z gnojakami. No. To jest taki bardzo fajny smaczek dla tych płoci, czy też leszczyków. Bardzo dobrze na haczyku, nie? Tak, na haczyku, potem też w koszyku można dozować i zduszać. No ja tak robiłem w kulkach, że dozowałem po prostu potem więcej tego kastera i go zduszałem, tak samo można robić w koszyku, bo to mi Dawid powiedział po drodze i to mi powiedzieli też koledzy z innych kanałów wędkarskich, jak sobie parę obejrzałem, żeby też nie być kompletnym amatorem. Tutaj do kersika mało zostało, ale myślę, że no, ten swój żywy, nie? No, wziąłem twój, mi wystarczy. Potem będziemy ewentualnie bardziej atakować. Zobaczymy, jak jest z tymi rybami. Przyjechaliśmy jako pierwsi, będziemy łowić jako ostatni, także będziemy wiedzieć, jak to jest z tymi rybami. Dzięki temu. No i teraz można zobaczyć różnicę. O, jeszcze trochę domieszam. O, jest różnica wyraźna. U Dawida te jasne cząstki zanęty zdecydowanie się wyróżniają. U mnie to jest bardziej wszystko takie jednolite. No moje na pewno jest bardziej bezpieczne. Dawida bardziej ofensywne. Zobaczymy, co zadziała. Dobra, to co? Robimy kuleczki. Tak, robimy kuleczki. Teraz jest najtrudniejsza rzecz dla mnie. Czyli zrobić takie wałki, żeby mi się potem do tego koszyka zmieściły. Bo jak wtyczce sobie waliłem do kubka, to tam zawsze coś szło poprawić. A tu... No są jeszcze patenty fajne. Myślę, że to pokażemy, ale przejdziemy do lepienia.
Tutaj zobaczcie, mamy jedną kulkę w wodzie rzuconą od początku nęcenia. Jak widzicie, no dosyć mocno jest zabetonowana. Ona praktycznie nie pracuje, bardzo powoli się rozsypuje. I teraz te duże ryby będą musiały troszeczkę powalczyć o to, żeby tam wybierać z tego towar, a małe ryby w ogóle będą miały problem, tak? Teraz jeśli pozwolisz, Patryk, tu do kuwety. Jak widzicie, proporcje mamy dobre, już kończymy nęcenie. Tu mamy kulkę, tu mamy ją zapchaną tym suchym towarem, znaczy się suchym, tym niezrobionym w kulkę, czyli luźnym towarem. On ma za zadanie właśnie w tych pierwszych fazach zasmużyć, wyścielić się i być od razu dostępnym dla ryb. No i tak wygląda nęcenie. 33 metr. Pozdrawiamy tutaj kolegę, który nam powiedział, na jakich metrach tu się łowi. Widzimy, że sporo osób z odległościówkami siedzi, także wszyscy ten 30, 33 metr, tak widzę, osiągają. No i to będzie dobry metr. Także pozdrawiamy Arkadiusza i jedziemy. Ładnie pykło. No, może być. Idzie the last one. Jedziemy do Patryka. Tutaj chodzi o wędkę do nęcenia, no to musi być gruba, solidna pała. Gruby kijek, najlepiej jakaś karpiówka. Ja mam tu taką ale karpiówkę ze szczytówką. To jest chyba Carp Master, taka podmarka Flagmana. Bardzo dobrze się spisuje. Na kołowrotku plecionka 0,20. I można jechać. Także Patryczek teraz będzie nęcił. No, trochę za mocno. Dobra. Tak to wygląda po nęceniu. Tu już mamy mieszankę. Tu mamy koszyki uszykowane też. Takie, którymi łowię teraz. To są takie mniejsze koszyki. Na 4 dziurki, na 3. Takie rzeczy. I tutaj przede wszystkim mamy pinkę na haczyk. Mamy ochotkę, no i kaster na haczyk, powiedzmy. I tutaj ten żywy joker jest właśnie do koszyczka, żeby w koszyczku był ten lepszy. Przechodzimy do kolejnej fazy. Patryk kończy nęcenie, czyli mamy fazę czułości i wskazań, czyli tak jakby po prostu czytania tego, co nam ta wędeczka pokaże. I później będziemy jeszcze prowokować do tego. Pierwsza ryweczka, taktyka, w pierwszym rzucie od razu wypala, więc jest fajnie. To jeszcze by się przydałby się podbierak, bo nie zdążyłem rozłożyć. Myślałem, że będziemy raczej czekać na ryby tak dłuższy czas, ale nic się nie dzieje, bo jest piękna płoć, która bardzo cieszy. Także mamy pierwszą rybę na filmie. Opłacało się kopać robaki, grzebać gnoju. Oto jest nagroda. I na razie na jasną. Oj, nic się nie stało, złapałem. Tutaj jest. Uciekaj. Powiem wam, że nie spodziewałem się, że tak będzie dobrze od razu. Jesteśmy oblężeni, zaczęliśmy na końcu, ale nęcenie widać podpasiło. Jest kolejna ryba. Znaczy się, to już jest trzecia, bo drugą z piochem. Także jest bosko. Bosko, że ona się tak wkręciła, ale to też nie jest dobrze, bo jak się za szybko, za dobrze wkręcają na początku, no to potem gdzieś się dzieje zwykle jakaś tragedia. Lepiej ktoś powoli. Ale jest kolejna płciucha. Tym razem już podbieraczku. Przepiękne rybki. To są moje ulubione ryby. Na klasyka. Kolejna piękna rybka. Uciekaj. Także jak biorą, będzie ciężko już teraz ten film dalej fajnie nagrywać, bo jest dobrze z rybami, co rzut jest bomba.
Patryk też masz? I Patryk od razu też ma. Także... No kurczę, idealnie. Myślę, że ta ilość tego nęcu... O, zeszła rybka. Niestety. Ale widać, że to nasze podejście jest dobre. Myślę, że przede wszystkim dobrze trafiliśmy z ilością tego towaru, z ilością przynęt haczykowych. Zobaczymy, w którą stronę to pójdzie od tego momentu, bo to jest istotne, tak? Brania są potężne, więc ta nasza pierwsza faza łowienia jest spoko, bo wszystko jest dobrze, brania mamy mocne, na pewno widzieliście, także ta czułość tutaj na razie nie wchodzi za bardzo w grę. No ale generalnie, tak jak pokazywaliśmy, ten zestaw musi być mocno wyważony. Mocno wyważony i do przodu. Także spoko. Prowokacja może będzie potem potrzebna. To leży moja kulka z nęcenia i to będzie taki wykładnik wszystkiego dzisiaj. Zobaczcie. Hehe. O, jest piękna. No cóż mogę powiedzieć? Takie rybki. Ojej. Można łowić. Zobaczcie to. Coś pięknego. O to nachodziło, nie? Przypomniałem sobie o nich, bo już dawno, bardzo dawno nie łowiłem takich ryb, które nie są karpiem albo jesiotrem. A to naprawdę jest piękna ryba. Na ochotek tyle, ile się zmieściło na haczyku i co najlepsze, oby to nie były pierwsze śliwki robaczywki, no bo właśnie. To jest moja pierwsza ryba. No może tak być. Mam nadzieję, że teraz to było widać, bo po tym pierwszym nęceniu był absolutny ogień, te ryby po prostu atakowały. Później się uspokoiło. Jak widzieliście, już doszedłem do tego momentu prowokacji. Nie było brania, przesunąłem zestaw i bum, wjechała płoć. O kurczę, to jest jakiś zaczep. O, wyszło. I wjechała płoć, także super. Dlatego istotna jest taka przednia podpórka. Ja mam tutaj taką dosyć długą, po to, żeby właśnie o długość przyponu sobie ten zestawik ładnie przesuwać. To jest mega fajna sprawa, dlatego preferuję tego typu podpórki, mniej więcej 70 cm, tak jak przypon, i wtedy wiem, że o ten przypon przesuwam. No i to świetnie działa. Jest kolejna rybka. Ta jest moja dzisiaj największa. Piękna. Jakby coraz większe były. Jedzą. Ewidentnie jedzą. To co mówiłem, już nie widać, ale tu był kaster. Kasterek. Ja też kasterkę już daję. Teraz już właśnie wchodzi ta prowokacja. Oprócz tego, że możemy przesuwać zestaw, też pokażę wam inne sposoby na ciekawe rzeczy. A tymczasem kolejna piękna płoć. Coś wspaniałego. Te rybki. Zobaczcie. Piękniusia. Ładnie za dolną wargę. Teraz mi się spisuje już najlepiej kaster z pinką jedną. Czyli zeszliśmy już z tej grubej przynęty trzy pinki na rzecz kastera i pinki. Bo brania ustają. Troszeczkę zrobi się trudniej. Ale rybki. Cały czas idzie je sprowokować. Dlatego wspominam o tej prowokacji, bo to ważna rzecz jest właśnie w kiedy nie mamy tak brań, kurczę, ale mi się tam poplątało. Zwykle idzie to sprawnie zrobić, ale jednak jest zimno i już nie te ruchy. Bo ja bardzo dużo ryb właśnie łowię, słuchajcie, z przesunięcia, dlatego tak mówię o tym przesunięciu, to jest naprawdę ważna rzecz. Zwłaszcza jeżeli chodzi o takie ryby jak płocie, one na to reagują. Z długim przyponem też leszcze często przy przesunięciu można łowić. Jest to dobry sposób, dlatego ta długa podpóreczka tutaj jest istotna. Oprócz tego możemy bawić się w inne rzeczy, o których powiem zaraz.
I tutaj kolejnym etapem właśnie tej prowokacji jest to, co się dzieje tutaj. Bardzo ważne rzeczy. Macie te przesunięcie, to jest sprawa techniczna, a tu sprawa towaru i tego, co sobie sprawdzamy. Celowo w zanęcie jest podane bardzo mało tych przynęt, tak? Tutaj widzicie, nic nie ma. Tutaj sobie w tym boczku właśnie różne rzeczy sprawdzam. Na start podawałem bardzo mało tych przynęt, dlatego żeby później móc szukać, na co ryby po prostu najlepiej biorą, i później podaję tego troszeczkę więcej, tak? Okazuje się, że na początku po fazie nęcenia było bardzo dobrze stosować po prostu trzy pinki, te ryby brały jak głupie, można powiedzieć, było dobrze. Później się branie skończyły, przeszliśmy sobie na pinkę i kastera. Kaster zawsze jest dobry na płocie, warto go mieć. Naprawdę świetna przynęta, dlatego jak ten kaster zaczął działać, zacząłem tego kasterka troszeczkę więcej podawać, więc sobie tu sypię dosłownie 4-5 tych larw i to jest wszystko, tak? Jeżeli chodzi o jokersa, to stężenie jokersa powinno być, tak jak w nęceniu wstępnym, cały czas w miarę wysokie. I tutaj sobie szukamy, tak? W międzyczasie też próbujemy ochotkę, bo Patryk ładnie połowił kilka ryb na samą ochotkę, więc też to się sprawdza. I się szuka, się prowokuje, te przynęty trzeba często zmieniać. Te rybki płocie lubią te zmiany, lubią jak coś innego się dzieje. Kanapki, różnego rodzaju sprawy. I to jest mega istotne. Byłby to jeszcze normalny gnojak. Tutaj mam uszykowane, zawsze widzicie, nóżyczki, ale gnojaka zostawiamy sobie na zawody, bo nie było go aż tyle. Bo gnojak też wprowadza właśnie takie dodatkowe, no, że tak powiem, pole do popisu, które możemy sobie sprawdzić, tak? Na razie najlepszy jest kaster w tym momencie i zaraz przejdziemy sobie do etapu szukania właśnie ryb z ochotką. Oprócz tego mam tutaj takie specjalne swoje pudełeczko z dodatkowym takim słoiczkiem. Bardzo często sobie biorę robaki, to już kiedyś i u mnie na kanale było widać, biorę sobie te robaczki i zaprawiam je różnymi smakami, tak? Tutaj mam akurat płynie, ale też sypię na przykład wanilię, zanętę jakąś. Tu teraz akurat mamy taki bardzo słodki, miodowy aromat. Sobie je zaleję. I zaraz też będziemy na nie próbować. Zobaczymy, czy coś się wydarzy. Oprócz tego mam spicy sausage i skisłe masło. Także zaraz polecą te robaki zaprawione. Zobaczymy, czy coś się ruszy. Po rzucie zawsze czekam gdzieś tak z 2 minuty. Potem zwijam właśnie o długość mojej podpórki i już było uderzenie, może nawet było widoczne, było czuć, jak ryba była sprowokowana i zaatakowała, ale niestety się nie wpięła, bo często w tym momencie samego przesuwania jest branie, także zaczynacie przesuwać i od razu przychodzicie w fazę holu. Ja ją czułem, ale się nie dopięła. Także jeszcze teraz spróbujemy jeszcze raz zobaczyć, bo problem jest taki, że przynęta jest masakrowana, jeżeli teraz do minutki nie będzie brania, no to i powtarzamy proces, tak? Nie można czekać z płciami. One lubią, jak ta przynęta jest ładna, idealna. To jest w tym bardzo istotne. Oprócz tego oczywiście, że kombinujemy sobie tu na stoliczku, tam się dzieje magia, to w pewnym momencie też, zwłaszcza jak tych brań... O! I mamy po przesunięciu rybkę. Jak tych brań by nie było, to zwłaszcza jak jest teraz duża presja, zobaczcie, na łowisku jest sporo osób, to warto, zwłaszcza z płciami, przesunąć się 2 metry dalej. One często, zwłaszcza te większe, lubią tam się troszeczkę na uboczu przytrzymywać, ale to trochę później, tak? Gdzieś za godzinkę coś, jakby się nic nie działo oczywiście, bo teraz się cały czas dzieje, mamy te rybki, jest bardzo dobrze, ale w późniejszej fazie zdecydowanie można troszeczkę pójść dalej i tam na pewno gwarantuję Wam, że się jeszcze coś złowi. Także znowu w holu, znowu ryba. Tym razem zaskoczyła właśnie ochoteczka. Jest fajnie. Wyholujemy sobie rybkę. To już jest gdzieś koło 10 sztuki. No zobaczcie, ochotka i moje nęcenie spowodowały, że mamy zupełnie inną rybę. Gdzieś tam też na nie liczyłem. I oto mamy pierwszego leszcza. Także duże ryby. Mamy leszcze, mamy duże płocie, drobnica żadna nie siada. I oto jest pan leszcz. To całkiem ładne. I oto jest pan leszcz, się skusił na naszą ochotkę. Z takim moim nęceniem to będziecie łowić piękne, duże płocie i też szansa na leszcza jest. Tak jak
wspominałem, trzeba bawić się w kanapki. Teraz mamy dwa moje miodowe robaczki plus kastera i zobaczymy, czy to branie będzie jakoś błyskawicznie, czy jak. Na tym ta zabawa tutaj, ta najfajniejsza zabawa polega na szukaniu tych swoich rozwiązań, swoich patencików. To w wędkarstwie mi osobiście podoba się najbardziej. I poszło. A kulka dopiero niedawno nam się tutaj rozpuściła, tak? Także długo to trwało, ponad godzinę. Także te moje nęcenie było raz, dużo i koniec, więcej nie będzie. Będziemy resztę działać w koszyku. Tak jak się można było spodziewać, pierwsze śliwki, robaczywki, tak jak na początku ryby bardzo dobrze zareagowały, tak potem zaczęły gasnąć. No one ewidentnie przyszły szybko do jakiegoś hałasu, ale teraz tak mniej chętnie pobierają. Złowiłem, myślę, że ładne 10 ryb pod rząd na cały pęczek ochotek i teraz już tak od dłuższego czasu siedziałem bez brania, założyłem jedną ochotkę, praktycznie tylko zestaw opadł na dno i od razu skończyło się mocnym braniem jakże pięknej ryby, a już jak tam łowiłem, to widziałem, że się ocierają, one są, nie chciały tych pęczków pobierać. I na jedną ochoteczkę. Na jedną pokoć. Samo wcześniej. Powiedz, Patryk, jeszcze jak kijek ci się sprawdza? No bardzo fajny, bardzo fajna sygnalizacja. Tak, na pewno. Generalnie dla mnie taki przeskok trochę z tej metody. I ta czułość tych szczytówek jest dla mnie jeszcze małym szokiem, bo tutaj lekko podkręcę kołowrotek, żeby lekko dociągnąć tą plecionkę i zaraz jest. I zaraz mocno się wygina. Naprawdę ta czułość dla mnie to jest coś nowego. Ale warto. Miło odskocznie. No, miło odskocznie na no kill. No, no kill. Bo to warto powiedzieć, że my wiemy, że tutaj są ryby, wiedzieliśmy od początku, ale że będą takie ryby i tak dużo, to się nie spodziewaliśmy na pewno, ale no kill jest potrzebne i to widać na załączonym obrazku. Także po poradzie od Patryka też założyłem jedną ochotkę i oto mamy kolejną rybę i chyba właśnie zameldowały się leszcze, bo chyba idzie kolejny leszczyk, pewnie. Pewnie, że tak. Nie będziemy narzekać, bo są świetne, piękne, duże rybki też. Dzisiaj jest ogień u mnie. Nie ma, ładnie jest. Takie ja mogę łowić. Takimi tęsknię, za takimi leszczami. Także mamy leszczyka na jedną malutką ochotkę. To jest to, co wam mówiliśmy, że ochotka czasem jest potrzebna do tego, żeby w ogóle coś złowić właśnie w tych momentach, gdzie rybki przestały brać. Dochodzimy do południa. Wiadomo, że płocie to najlepiej rano i pod wieczór. I dzięki temu mamy też leszczyki. Pięknie. No i też dochodząc do tej prowokacji, jak się robi ciężej, jest mniej brań, to ja też zawsze zmieniam haczyk na mniejszy. Teraz mamy 18, 0,11. No i udało się taką piękną rybkę wyjąć. Wracamy do wody. Zmiana haka popłaciła, bo zaraz zaleszczam, ale tym razem już na dwie ochotki, bo jedną to jakoś mi za mało, żeby im dawać. Myślę, że teraz mam znowu płociurę. Także mega, mega, mega łowienie jest. To cieszy, bo tak zgasło, a u mnie jednak te rybki się teraz utrzymują. Już rzadziej, ale są. Ole walczy, na pewno chłodka. Boję się teraz, bo wiecie, nie ma feeder gumy. Jest plecionka direct. I mamy 0,10 przypon, haczyk 18, więc tu już trzeba bardzo uważać. Dlatego ten sprzęcik musi być wyważony, delikatny. Miękka szczytówka bardzo. I ostrożnie, to jest fajna ryba. Grubiutka, spaślana. Zobacz, jak delikatnie wzięła ze sam koniuszek. Taka kolejna piękna płocia. Wypuszczamy ładnie. Idzie sobie kolejna rybka. Tym razem już 2 metry dalej poszedłem i dałem znowu kastera na hak.
i oto holujemy kolejną. Wydaje mi się, że ładną znowu rybę. Tu bliżej nam podeszły, w to nęcone leszcze nam weszły i żeśmy troszeczkę tych leszczy połowili. Ja i Patryk też, z tym, że ja miałem ich 3, on jednego. Także u mnie te leszcze lepiej zagościły. I ewidentnie fajnie jesteśmy wpasowani, bo te rybki na bieżąco wyjeżdżają. Był moment przystoju, taki jakiś, ale szybko udało się zrehabilitować i branie powróciły. I oto mamy kolejną piękną, ojejku, zacną rybkę. 2 metry dalej, tak jak podejrzewałem, że te większe znowu będą tam i mamy bardzo ładną rybę znowu. Już teraz żerują tak mocniej, bo głębiej się zapinają. To jest chyba jedna z większych dzisiaj. O, żywa. Spójrzcie, piękniusia znowu. Naprawdę wspaniała ryba. I wypuszczamy. Także kończymy już małe wędkowanie. Zobaczcie, tyle mi zostało z tego litra, którego przygotowałem sobie na początku. Czyli zużyliśmy gdzieś 800 ml towaru. Czyli nie tak dużo. Tutaj jest reszta konopi, jeszcze trochę pinki i kastera. Kastera zużyliśmy do wędkowania taką samą garstkę lub może troszeczkę więcej niż do nęcenia. Także to jest bardzo ważne, o czym ja mówiłem, że tych haczykowych przynęt bardzo, z nimi trzeba po prostu bardzo, bardzo oszczędnie, bo jak ich dużo damy, to po prostu będziemy łowić. Tyle zostało jokersa, także też zostało. No, a połowione było całkiem fajnie, także to jest podstawa. Tu mamy pinkę, jeszcze całe pudełko, no i nic więcej, tak? Także nie było tych robaków wcale tak dużo potrzebne. Najważniejsza była glina, nośnik i zanęta jako wypełniacz. No i faktycznie jokersa zużyliśmy razem około 500 ml. Może więcej niż 500, coś takiego. Oczywiście te 400 było rozproszone, więc tak naprawdę to było około 300, 250 może. I tak to wygląda. Teraz już rybki się zgasiły, dochodzi godzina 12, a nas już pora. Witamy już Was z Ciepełka. Tak naprawdę chcieliśmy nagrać zakończenie w porcie nad wodą, ale no, ręce marzły. Był kompletny hardcore, nie wiem ile była temperatura odczuwalna, ale było naprawdę zimno. Jeszcze było dodatkowo bardzo dużo ludzi i trzeba było po prostu stamtąd uciekać, bo Patryczek się stresował. No, Patryk dostał treby. Fajnie nam chyba wyszło, tak? Tak, zdecydowanie. To było bardzo fajne. To było jedno z doświadczeń lepszych w tym roku tak naprawdę. Metoda metodą. Wiadomo, że jest fajnie, ale ten mój angaż z powrotem w skimersy. Skimersy, no. No to nie skimersy, to są piękne ryby. Właśnie to już były piękne ryby, ale jednak z kategorii tych niekarpiowych, ale bardzo piękne ryby, bardzo fajne łowienie. Coś innego. Jedyny minus to marznące ręce, ale jak już szczytówka robiła tak, jak przy braniach karpi, to już też było super. Było to... kilka fajnych brań, zwłaszcza na początku, bo właśnie chciałem też powiedzieć o tym, że wychodzi na to, że nasza taktyka nęcenia była bardzo, bardzo trafna ze względu na to, że wiemy już troszeczkę więcej na ten temat, bo my to teraz nagrywamy 2 tygodnie później. Patryk jest po jednych zawodach, ja jestem po jednych zawodach w porcie. No i muszę Wam przyznać, że stosując te same proporcje, te same litraże tych przynęt w stosunku do zanęty i gliny, no udało się fajnie wypaść. Patryk zaliczył 2, ja zaliczyłem 3, także fajne wyniki, te rybki były, mogliśmy rywalizować w sektorze, więc te proporcje, które przedstawiliśmy, nie, czyli tam było 1:1, zimia, tak. Ziemia, ja poszedłem w jasny kolor, zupełnie tym większym rybom to nie przeszkadzało i powiem Wam szczerze, że fajnie się udało łowić już kilka razy na tych ustawieniach, które Wam pokazaliśmy, więc to myślę jest bardzo fajny być może wyznacznik dla kogoś, kto też będzie gdzieś jechał na jakiś port, gdzie wiadomo, że są te ryby, bo to też trzeba sobie powiedzieć, że my wiedzieliśmy, że te rybki tam są. Tak, ale jedną rzecz, którą zmieniliśmy i to było chyba mówione na filmie przy nęceniu, że z tą konopią to zmieniliśmy tą proporcję rzeczywiście i zauważyliśmy to we dwoje z Dawidem. We dwoje, tak naprawdę w czwórkę całą drużyną, którą startowaliśmy w zawodach, że ta konopia zupełnie nie przeszkadza. Nie przeszkadza. I tych proporcji robaków rzeczywiście trzeba uważać z tą pinką, z tą ochotką haczykową. Ale z tej konopi można naprawdę dać spokojnie tyle co jokersa. Uważam, że możemy traktować tak jak jokersa. W ogóle chodzi o to, żeby sobie taką
bardzo mocną kreską oddzielić przynęty, które dajemy na hak, na które chcemy te ryby łowić, oraz przynęty, które po prostu mają tam być. To jest tak jak mikropelet w metodzie, tak tutaj jest ten jokers i ta konopia. Ma być, ma leżeć, niech ryby się cieszą z tego. Tutaj ta ilość być może nawet i powinna być większa niż my to zaprezentowaliśmy, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie ryby jak leszcze czy coś, ale do takiego zwykłego, normalnego podejścia myślę, że one były bardzo dobre, tak? Ale jeżeli chodzi o pinkę, kastera i te rzeczy, które chcemy zakładać na hak, to tu tylko tym rybkom trzeba tak, tak troszeczkę je zachęcać, tak? Tak, i potem do koszyka, bardzo i fajnie to działało, zarówno na tych rybach, na których byliśmy na porcie i potem na zawodach, na których byliśmy też. Ten kaster naprawdę świetny bardzo kaster, jak taki budzik tak naprawdę. Kaster robił robotę i też mnie zaskoczyła pojedyncza ochotka, bo te pierwsze brania po tym nęceniu, kiedy te ryby, tak mi się wydaje, próbowały wydzierać z kul te robaki, bo ja miałem była naprawdę po prostu wariacja beton, jest, no. Ja rzuciłem beton i podejrzewam, że te ryby, dlatego już się przekonuję do wałków i dużych ryb, te ryby mi się wydaje, nie było im tak łatwo wyjmować tych przynęt z tych wałków zabetowanych, to szybciej mieliśmy branie. Ja wrzuciłem puch i miałem branie, sekunda, 30 to bardzo mocne sekund branie i te pierwsze w ogóle momenty, ta pierwsza godzina, to był ogień. Tak? Potem zaczęło się wszystko troszeczkę regulować, było wolniej, ale dalej były ryby i mnie zaskoczyło to, że na pojedynczą ochotkę miałem bardzo dużą rybę i takie różne ciekawe rzeczy. No, myślę, że nie będziemy więcej zanudzać, chyba że jeszcze Patryk coś chcesz powiedzieć? Coś? Nie, dla mnie coś pięknego, nie wiem czy było to po mnie widać, ja już na pierwszej części jak pojechaliśmy kopać tą ziemię, potem ogarniałem tą konopię dla nas, to wróciła mi po prostu wspomnienia z tego spławika, którego porzuciłem za plecami przez ten, no, przez różne aspekty, ale tak naprawdę ten powrót do klasyka, do tych skimmersów, to jest coś pięknego i na pewno tego ze sobą nie zostawię. My to nagrywamy teraz 2 tygodnie później i właśnie na metodę nie można pojechać, a strasznie mnie boli, że nie można pojechać na klasyka, bo jest wszędzie lód, chłód i mróz. No. A my sobie siedzimy w ciepłym, już tak na chłodno, chcieliśmy sobie przemyśleć ten film, potem jeszcze te zawody i tak naprawdę no jest super, tylko jest nic super. Tylko czekać na następny Ja bardzo lubię feeder klasyczny. Może kiedyś będę też więcej działał w tych zakresach, jak będzie więcej ryb w naszych wodach. O, dobra. To tak. Dzięki Patryk za sprawę. Trzymajcie się.